bardzo trudno zebrać myśli i logicznie odpowiadać na pytania kibiców i działaczy po takim blamarzu u siebie, co się stało. Sam zachodzę w głowę, jak mogliśmy ten mecz przegrać, gdzie mimo, że mieliśmy cały czas przewagę i wydawało się, że bramki to jest kwestia czasu, nie stworzyliśmy jednak 100% sytuacji, to nic nie mówiło, że my możemy ten mecz przegrać. I nie ukrywam, że jestem totalnie zawiedziony tym spotkaniem, jak i pozostałymi dwoma, które rozegraliśmy wcześniej. Trzy porażki pod rząd zdruzgotały mnie totalnie. Nie ma co ukrywać, że nie dziwię się komentarzom kibiców, wielkie słowa krytyki pod naszym adresem, moim osobiście, zawodników i działaczy, no bo wyniki są fatalne. Natomiast człowiek się zastanawia też i bije myślami, co mógł zrobić inaczej, co zrobił źle. I wiadomo, że te wyniki biorę na swoją klatę i jako trener z pokorą przyznaję, że jest to moja osobista porażka. Przykro mi bardzo, że tak się to ułożyło w tych trzech meczach. Nie wiem, jaka będzie moja przyszłość. Przypuszczam, że już pewnie jakieś decyzje zapadły, ale dalej wierzę w to, że sprawa nie jest przegrana i czy to ze mną, czy z innym trenerem, na pewno dalej wierzę w ten zespół, że on mimo wszystko się otrząśnie i jest jeszcze tak dużo meczy, że można to spokojnie odrobić. Dzisiaj nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć takiego, co byłoby mądre. Ciężko mi coś innego wymyśleć. Ciężko też jest cały czas przepraszać kibiców za te trzy mecze, no bo cały czas ostatnio tylko przepraszam, ale nic mi innego nie pozostało, jak po raz ostatni być może przepraszam za to spotkanie, które kolejny raz nam nie wyszło i ubolewam nad tym strasznie. Bardzo chciałem po sobie zostawić tu w Zamościu dobry ślad. Prawdopodobnie nie będzie mi to dane, ale mimo wszystko zawsze będę temu klubowi i temu miastu wdzięczny za to, że miałem kiedyś przyjemność reprezentować ten klub i że dzisiaj też jestem jego trenerem. Dziękuję bardzo.